Jak chcemy zatknąć zielono, bomba Warszawa, powołany człowiek na rzutka. No i niespodzianka. Dzisiaj do końca pierwszej połowy, 1-0 dla bomby Warszawa. Bramka padła szybko, bo już w drugiej minucie spotkania. W okolicznościach, no chyba takich, że to jeszcze BSA to samo było sobie winne. Szybkie wyjście z piłką jednego z zawodników bomby Warszawa, który przebiegł praktycznie całe boisko, minął dwóch zawodników, strzelił mocno szczuba, piłka to przez łuk wpadła do bramki. Nikt mu nie przeszkadzał. Potem FC Bezatu, to tak jak widać, zapewnie to się obecnie ulegnie zmianie. Stwarzała sytuacje podbramkowe. Podbramkowe to jest dużo powiedziane. Do sytuacji strzeleckich za bardzo nie dochodziła. Tam 5-7 metr miała przewagę, a potem albo niedokładne podanie, albo jakiś rzut z auta, albo faul. Trochę za dużo chaosu w tych zagraniach. Powinni to uspokoić, bo inaczej to zmarnują potencjał tak naprawdę, który mają. Bo wydaje się mimo wszystko, że rywale wygrywają 1-0, ale każdy wynik, który będzie więcej niż remis dla... To będzie jednak mimo wszystko chyba no niespodzianka. FC Bezatu powinno to spotkanie wygrać. Tym bardziej, że przeciwnicy mają tylko dwie zmiany. FC Bezatu 3. Ale zgranie raczej jest po stronie zawodników FC Bezatu. W bombie jeden z nowych zawodników. Zobaczymy, czy coś istotnego wniesie. Tak to mniej więcej wygląda przez większą część spotkania, jak dotychczas. Jeden bądź dwóch zawodników FC Bezatu idą do przodu, umownie robią akcję pod bramką przeciwników. Dwóch kolegów stoi na swojej własnej połowie i się przygląda. Proszę, jakiś strzał. No żal, że nie wpadł, bo piękna bramka. Ale trzeba przyznać, że chaos na boisku mnóstwo. Obie drużyny mogłyby zacząć powoli uspokajać grę. Zawodnicy obu drużyn bardziej mówią o ruchu niż się ruszają. Taktyka bomby Warszawa dosyć prosta. Przejąć piłkę na własnej połowie. Wyjść za szybkim atakiem. Większą ilością zawodników stworzyć przewagę. Takie zagranie trochę jak na dużym boisku. Kurwa, no! No ale trudno, nie dziwić się takiemu komentarzowi. Swoją drogą ciekawe, czy obecność umownie kamer
właśnie w cudzysłowie, kamer łagodzi obyczaje zawodników, też nie. Dokładne podanie bramkarza. Na ślepo, no trochę zabrakło szczęścia w tym podaniu. Ale przynajmniej nie było niebezpieczeństwa pod własną bramką. Ładny strzał. No może nie powinien tego mówić, ale do dzisiejszym to chyba póki co najsłabsze spotkanie. Wypada nam mieć nadzieję, że zawodnicy obu drużyn ogarną się i zaczną grać ciut lepiej. Minuty do końca. Będzie dylemat, czy mieszać ten film w publicznej telewizji. Ale w sumie nasza polska ta klasa też pokazuje większość spotkań. Poziom w miarę podobny. Bramka! Dobrze. 1-1 na minutę przed końcem. Thank you.
Główka i gol? Nie, Polak. To przerwy remis. Czekamy na drugą połowę.